Witam was, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku. Z tego, co już się doliczyłem, to czwartym z serii o niezidentyfikowanych obiektach latających. Co za ciężkie słowo, niezidentyfikowany. Kochani, bardzo bym wam chciał podziękować za masowe nadsyłanie mi materiałów, jeżeli chodzi o właśnie tego typu serię. Bardzo to pomaga, jeżeli chodzi o zróżnicowanie odcinków, usprawnienie tych odcinków. I co najważniejsze, możemy tym tematem iść w Polskę. Także jeżeli macie jakieś ciekawe materiały, proszę nadsyłać je na ten mail lub ewentualnie na oficjalny fanpage na Facebooku Polish Paranormal TV. Ma on około 11 tysięcy polubień. No i właśnie na dzisiejszym odcinku już zobaczymy pewne materiały, jakie zostały nadesłane przez widzów PPTV. Będę też cytował wasze wiadomości, wasze spostrzeżenia, jakie mieliście odnośnie tych nadesłanych filmów, zdjęć. I bardzo bym prosił resztę widowni o wystawienie konstruktywnego komentarza na temat tych właśnie zdjęć, tych materiałów wideo. Jeżeli macie coś naprawdę ciekawego, śmiało można to podsyłać. Ale zanim przejdziemy do sektora materiałów od widzów, zacznę od sektora komentarzy. Na każdym odcinku będę wybierał kilka komentarzy. Oczywiście będę się cofał jak najbardziej wstecz, również do pierwszego odcinka z tej serii. Także proszę się nie martwić, możecie wystawiać komentarze pod starszymi filmami. Ja też ten sektor na bieżąco będę przed każdym odcinkiem sprawdzał. No i do kilku komentarzy oczywiście odniosę się na tym odcinku. Niech to będzie taka forma Q&A, no ale nie do końca, tak? Bo to jest jakby komentowanie komentarza, ale na kilka pytań też postaram się jakby odpowiadać ze strony właśnie tej strefy komentarzy. No to co? Zaczynamy sobie od pierwszego komentarza. Ja już sobie tu trzymam telefon. No i pierwszy komentarz mamy Thompson. Istnieje coś takiego jak dron. Thompson, rozumiem, że odnosisz się do materiałów, jakie przedstawiam tu na filmach. Staram się materiał takie wybierać, które raczej nie prezentują drona. Na niektórych materiałach te obiekty są stacjonarne. Mają wielkość dwóch samolotów, mają bardzo dziwne kształty, poruszają się w bardzo nieprzewidywalny sposób, więc raczej nie są to drony, naprawdę trzeba na to zwracać uwagę. Niektórzy też piszą, że Łukasz, to mogą być Starlinki. Z tego co wiem, Starlinki średnio latają w grupie od 6 do 8 obiektów w formacji linii prostej, więc trzeba też to mieć na uwadze. Wpiszcie sobie chociażby w grafikę Google typowe zdjęcia Starlinków, to zobaczycie, o czym dokładnie mówię. Jankiel de Silver. Myślę, że lepiej by zabrzmiało witajcie w kolejnym odcinku niż witajcie na kolejnym odcinku. Materiał super, pozdrawiam. Również cię pozdrawiam. Nie wiem jak dzisiaj zacząłem. Dla mnie to nie ma różnicy, ale okej, dziękuję, również pozdrawiam. Navikary 4. Jak to jest, że zawsze znajdujesz to, czego szukam? Tak, to jest już też wielokrotnie było pytanie, jeżeli chodzi o strefę duchową, strefę nawiedzonych obiektów. Tu przede wszystkim jest praca, tu jest rekonesans. Trzeba wybierać takie miejsca, które dadzą nam jakiekolwiek wyniki. Czasem tych wyników jest więcej, czasem tych wyników jest mniej. Ale nie można pojechać do miejsca i nic się nie dzieje. Możemy wtedy powiedzieć, że ktoś robi czulowy research, byle tylko po to, żeby nagrać odcinek. A ja naprawdę chcę pojechać do miejsca, gdzie coś doświadczę, gdzie nagram jakieś dowody, a potem, montując te dowody, podzielę się z wami i możecie dyskutować potem w komentarzach. Kochani, taka jest moja pasja, taka jest moja misja i nie może być inaczej. Markon, słynna muchłapka to chłodnia kominowa. Tak, są oczywiście dwie teorie na temat właśnie tego obiektu, którym jest muchołapka, że jest to fragment po chłodni kominowej. Jeżeli chodzi właśnie o muchołapkę, to są dwa obozy. Właśnie, pierwszy obóz mówi, opowiada się za tym, że jest to struktura do pojazdów pionowego startu, a niektórzy, że to pozostałości właśnie pochłodni, gdyż w tamtym obszarze, w tamtym czasie znajdowały się elektrownie. I oczywiście tak mogło być. Niektórzy powołują się na jakieś tajemnicze promieniowanie, jakie występuje w tym miejscu, ale nic więcej jakby na ten temat nie znalazłem. Jadę dalej, dzieli się własnym doświadczeniem. Miałem podobną sytuację, jak w 15 minucie. Jestem kierowcą zawodowym, była godzina 1 w nocy, Łomża, czekałem do rana na rozładunek. Kładłem się spać. Coś w sumie niewyjaśnionego kazało mi odsunąć firanki w kabinie i wyjrzeć, co dzieje się na zewnątrz.
Ku mojemu zdziwieniu, w odległości może 300-400 metrów ode mnie, na wysokości może 200 metrów, pojawiło się światło. Nie było to jakieś mega jasne niebieskie, czy białe mocne światło, które rozjaśniło całą okolicę, a raczej żółte. Niezbyt mocne, ale wyraźne i duże. Kilka razy słabło, po czym stawało się mocniejsze. Znowu słabło i tak kilka razy, po czym zgasło i zapaliło się w kompletnie innym miejscu. Jakby skanowało powierzchnię czy coś. Obserwowałem to około 30 minut. Ciekawe zdarzenie, nie zapomnę go nigdy. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą sytuacją. Będę starał się również wyłapać naprawdę ciekawe historie właśnie ze strefy komentarzy, także śmiało dzielcie się z tym i nie bójcie się, że ktoś was w strefie komentarzy tu wyśmieje. Tutaj panuje na PPTV kultura i odnosimy się do widzów z szacunkiem. Tutaj, jeżeli chodzi o strefę moderacji, bardzo, bardzo tego pilnujemy. Więc jak najbardziej zapraszam was do dzielenia się różnymi historiami. Będziemy to poruszać. Dzięki temu odcinki będą jeszcze bardziej różnorodne i więcej osób usłyszy wasze historie. To myślę naprawdę ciekawe. Przemo pasjonat. Obiekt latający, który został sfotografowany nad Kazimierzem Dolnym, nie bez powodu on tu latał. Chodzi dokładnie o ten obiekt. Ponieważ Kazimierz Dolny leży na terenie powiatu puławskiego i ja słyszałem, że coś w okolicach Kazimierza Dolnego latało oraz jak i w powiecie puławskim. Natomiast w sąsiednim powiecie opolskim znajduje się wieś Emilcin, w którym wylądował obiekt UFO 10 maja 1978 roku. Jest w centrum wsi pomnik, który to upamiętnia. Miałem przyjemność z dreszczem emocji po północy zobaczyć, jak nad lasem w Emilcinie latał jakiś dziwny obiekt na wysokości 20 piętra. Mógłbyś się wybrać w te strony w poszukiwaniu UFO. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą historią. Dosyć często przebywam w tego typu rejonach, więc dla mnie wpisuję to miejsce, na pewno sprawdzę, co tam się wydarzyło i co mogę znaleźć w ogóle na temat właśnie tej wsi i tego całego zdarzenia. No i tutaj też odniosę się jakby do miejscowości, a jeżeli chodzi właśnie o przeszłe zdarzenia, o przeszłe obserwacje, niektórzy pisali w komentarzach: Szałki, po co jeździsz w miejsca, gdzie kiedyś było UFO? Przecież współcześnie tego tam nie będzie. No nie zgodzę się z tym, to jest tak samo, jeżeli chodzi o aktywne, nawiedzone budynki. Jeżeli ludzie donoszą, że coś się dzieje, no to warto to zobaczyć. Oczywiście najczęściej trafia się na jakąś aktywność, bo ludzie donosili o czymś, ludzie coś doświadczali, ludzie coś obserwowali. Więc jeżeli w przeszłości, chociaż tak dalekiej, co dla mnie, jeżeli chodzi o obiekty latające, nie ma to aż tak dużego znaczenia, to również możemy na coś ciekawego natrafić. No sam ten komentarz jest przykładem, że współcześnie tak widz PPTV zaobserwował tam bardzo dziwne zjawisko. Więc cały czas coś się tam dzieje. No i kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o strefę komentarzy. Oczywiście na kolejnym odcinku będzie kolejna paczka komentarzy. Dziękuję również jeszcze raz za pozytywne komentarze, bo jak wiecie, temat UFO, pozaziemskiej cywilizacji, jest bardzo kontrowersyjny. I zaraz człowieka nazywają wariatem. Ale oczywiście to jest internet, my mamy prawo dzielić się z tym, mamy tu prawo stworzyć jakąś społeczność. No jak już mówimy o społeczności, no to myślę, przyjrzymy się tym materiałom, które wysłaliście mi na skrzynkę. Oczywiście cały czas przeglądam te materiały, więc jeżeli ktoś wysłał do mnie jakiś czas temu, proszę się nie martwić. Przeanalizuję ten materiał i sprawdzę, czy warto rzeczywiście pokazać go w odcinku. No to co, przyjrzymy się temu, co nadesłali widzowie. Witaj Szałki, do twojej serii UFO przysyłam zdjęcie z piktogramu po obiekcie latającym, który powstał w Inowrocławiu na osiedlu Rombin. A działo to się w roku 2003. Niestety, czy było to UFO, trudno stwierdzić. Kamery obiektów, domów czy sklepów były za daleko, żeby nagrać sytuację i nic nie wydarzyło się ciekawego lub dziwnego tej nocy. Choć sprawą zajęła się Fundacja Nautilus, poza notkami w mediach nie ma do dziś odpowiedzi, czy było to UFO czy człowiek, napisał widz. Kolejne nagranie przedstawia podróż pociągiem z Wrocławia do Poznania. Oto co udało się uchwycić jednemu z widzów.
tajemnicze zdjęcie. Cześć, lubię oglądać was na YouTube. Zaznaczam, że przesyłam te zdjęcia, gdyż temat UFO fascynuje mnie od najmłodszych lat. Nie należy mi na rozgłosie czy czymkolwiek. Po prostu uważam, że każdy powinien zdawać sobie sprawę, że są rzeczy, których rządzący nie mówią, a nawet jeśli teoretycznie nie wiedzą nic, to tym bardziej powinniśmy zagłębiać ten temat. Przesyłam wam dwa zarejestrowane zdarzenia. Jedno w polskich Tatrach, na którym widać trzy niezidentyfikowane obiekty. Dokonałem już małych zmian, co pokazuję na pozostałych fotkach. Oryginał nie był modyfikowany i mogę dać to na słowo honoru. Poza tym, po co miałbym kłamać? Nie interesuje mnie jakikolwiek rozgłos. Zdjęcia odnalazłem kilka lat temu, przeglądając zdjęcia z wakacji. Drugie zdjęcie przedstawia według mnie UFO nad blokiem. Obiekt później przemieścił się, co widać na foto. Dajcie znać, co o tych zdjęciach sądzicie. W ostatnim filmie z UFO stwierdziłem, że podzielę się swoimi zdjęciami, które wykonałem w marcu 2020 roku na Podkarpaciu. Obiekt wyróżniał się na niebie, ponieważ świecił o wiele mocniej od gwiazd i był widziany przez wiele osób. Obiekt był widziany również z miasteczka położonego 30 km od miejsca robienia zdjęć. Zdjęcia zostały wykonane telefonem na statywie, więc możemy wykluczyć ruchy kamery, które mogłyby zniekształcić obiekt. Zdjęcia w załączniku. Witam, było to w niedzielę 29 maja 2022 roku, bardzo wysoko. Najpierw leciało w trójkącie, później dwa razem z przodu, leciało od Morza Północnego. Mam sygnały, że widzialne były w Anglii. Też trzy sztuki, tego dnia rano. Często je widać w nocy, ale nie mogę nigdy tak dobrze robić zdjęcia, jak wyszły w dzień. Odróżniam satelity i balony, ale to chyba nie są tego typu obiekty. Za duża wysokość, mam najnowszy telefon, udało mi się dużo przybliżyć. Jak się coś dowiecie, dajcie znać. Bardzo ciekawe materiały, zdjęcia, materiały wideo. Widać, że staracie się rejestrować właśnie tego typu obiekty, co jest naprawdę super. A jeżeli pytanie jest rozległe, jak chociażby dzisiejsze, będzie one poruszane przez parę odcinków, ale nie w ciągłości. Będziemy po prostu co jakiś czas wracali do tego pytania, do tego aspektu. A dzisiejszy temat to starożytni kosmici. No i od czego tutaj zacznę? Jak ja do tego podchodzę? Bo jak wiecie, możemy tylko znaleźć jakieś poszlaki, jakieś dziwne obiekty i możemy wysnuć wniosek, że ludzkość w przeszłości była naprowadzana przez bóstwa. Bóstwa. No właśnie, no bo jak tu inaczej odnieść się do istoty, która uczy cię wszystkiego, która naprowadza cię, jak tworzyć pewne obiekty, jak używać pewnych narzędzi i czy to rzeczywiście miało miejsce w przeszłości? Czy ludzkość musiała zostać pchnięta na odpowiednie tory? Odpowiednio nauczyć się języka, tworzyć infrastrukturę, tworzyć obiekty. Jeżeli chodzi o starożytnych Egipcjan, czy też Majów, jak wiecie, tworzyli oni spektakularne budowle, z których znajdziemy ciekawe naścienne struktury. Struktury, które przypominają według niektórych współczesne pojazdy, jak chociażby helikopter,
A być może jest to fragment, który przez upływ czasu został zatarty i tak naprawdę powstało takie dziwadło, jakie widzimy dzisiaj. No ale takich dziwnych znalezisk jest więcej. Otrzymałem maila od jednego z widzów PPTV, który podzielił się tajemniczymi zdjęciami ze znaleziska archeologicznego. Nie wskazał mi lokalizacji ani daty, gdzie to zostało dokładnie wykonane. No i te kilka zdjęć zrobiło na mnie naprawdę wrażenie. Widzimy na tego typu strukturach widoczne podobieństwo współczesnych, niezidentyfikowanych obiektów latających. No i również mamy dziwną podobiznę jakiejś istoty żywcem wziętą z filmów. Nie mogę w 100% stwierdzić, kiedy owe obiekty powstały, gdyż nie mam więcej informacji na ten temat. Ale jak dla mnie zdjęcia są naprawdę niezwykle ciekawe. I takich struktur jest, kochani, więcej. Archeolodzy natrafiają z każdym dniem na naprawdę ciekawe obiekty. Czemu miały służyć budowle, które stawiano w naprawdę dziwnych miejscach? I według zapisków miały tam miejsce niesamowite rzeczy. Pojawiały się jakieś dziwne obiekty z nieba. Nazywali je smokami, ponieważ wtedy mogli tylko w taki sposób to określić. Ja to tak powiem wam prywatnie. Zawsze zastanawiałem się, jak powstał szybko ten cały system. Wiadomo, że gdzieś tam był zawsze usprawniany przez wiele lat. Cały system metryczny, kalendarzowy. Czy ci ludzie nie byli naprowadzani, czy właśnie mieli spełnić taką rolę? Uszczelnić nasz system społeczeństwa i wnieść go na nowy poziom. Temat naprawdę niezwykle rozległy. Możecie podzielić się w komentarzach, co o tym myślicie. Czy wierzycie w to, że ludzkość została w przeszłości naprowadzona właśnie przez inną cywilizację? Jest też teoria, że Mars był kiedyś jak Ziemia, posiadał pole magnetyczne i w wyniku wygaśnięcia tego pola życie przestało tam egzystować i przeniosło się na naszą planetę. Można tu łączyć naprawdę dużo, dużo sytuacji. Jasno, możecie dzielić się z tym pod tym właśnie filmem. Jeżeli chodzi o tematykę starożytnych kosmitów, będę dla was zbierał naprawdę ciekawe materiały. Możecie mi też takie materiały podsyłać. No myślę, że jesteśmy już na tyle rozwinięci, że możemy zadać sobie pytanie, co to jest, a nie przypisywać temu boskich atrybutów. Dobrze, kochani, to w tym odcinku byłoby na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli materiał podobał się tobie, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz kanału Polish Paranormal TV, czerwony przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na następnym odcinku.